Cześć, witam Cię w trzecim spotkaniu, w trzecim filmie wideo cyklu, podczas którego uczymy się, jak być dobrym web deweloperem, jak tworzyć fajniutkie strony internetowe. Zaczynamy od podstaw, od zera, więc dla osób, które mają już jakieś doświadczenie, uczyły się trochę, to nie jest właściwa seria. Jest to seria skierowana stricte dla początkujących, niezależnie od wieku, którzy chcą szybko, fajnie pouczyć się i zdobyć nowe umiejętności, tak cenione dzisiaj na rynku pracy i przy okazji bardzo fajne, takie, które sprawiają nam wiele przyjemności. I dzisiaj przechodzimy już po tych dwóch pierwszych spotkaniach, które były w pewien sposób takie wprowadzające, rozgrzewkowe. Dzisiaj idziemy już do mięcha. Zanim przejdziemy do głównego wątku naszego dzisiejszego spotkania, to chciałem powiedzieć o kilku rzeczach, które będziemy robili w najbliższym czasie. Pierwsze, może nie po pierwsze, bo nie wiem, czy to będzie kolejny film, ale będzie to na pewno jeden z najbliższych. Pokażę Ci świetne materiały, które możesz znaleźć w sieci. I tam będzie warto uzupełniać swoją wiedzę. Tak jak mówiliśmy, no musisz poświęcić te 20 godzin w tygodniu. Spotkania ze mną to może być półtorej godziny. Natomiast no, gdzieś te 18,5 pozostałych musisz wykorzystać, musisz coś robić. Nie wydając przy tym pieniędzy, bo nie musisz. To jest jedna rzecz. My w ramach naszych spotkań będziemy uczyć się teorii praktyki HTML-a i CSS-a. Na tym się skupiamy. Na razie JavaScript, o którym mówiliśmy, trochę zostawiamy z boku. Być może gdzieś tam będą do niego nawiązania, ale jego się nie uczymy. Do niego przejdziemy potem. Na razie HTML i CSS. Zainstalujemy sobie takie środowisko programistyczne, czyli przede wszystkim edytor kodu. Jeszcze nie dzisiaj, ale już w najbliższych odcinkach. Pokażę Ci też CodePen, to jest świetne rozwiązanie w przeglądarce, na którym warto pracować. Dlaczego świetne i dlaczego warto, to też dowiesz się w najbliższych częściach. Jest proste, jest fajne, choćby dlatego warto. Musimy się nauczyć w ramach HTML-a znaczników i poprawnej struktury pisania kodu, również z uwzględnieniem tej najnowszej specyfikacji HTML5. To może być nudne, od razu uprzedzam, nie wiem, HTML w takim sensie struktury kodu jest nudny, no, jest później prosty, jest tak naprawdę w pewnym sensie banalny, chociaż też musimy to robić dobrze i myśleć robiąc to. No i jakby najważniejsza sprawa tych kilkunastu, pewnie kilkunastu najbliższych spotkań, to będzie rozpracowanie, nauczenie się bardzo trudnego CSS-a. Bardzo trudnego, bo jest rzeczywiście trudny dla kogoś, kto zaczyna. Tam jest wiele rzeczy, które mogą wydawać się dziwne. Na pierwszy, no musimy je opanować. Po prostu, jeżeli chcesz być web deweloperem, zarabiać dobre pieniądze, czyli robić coś szybko i dobrze, to musisz posługiwać się biegle CSS-em. To jest podstawa. Wszystko inne jest jakby ok, rozszerza Twoje umiejętności, kompetencje, ale CSS to jest podstawa, którą musimy opanować i nabyć w niej biegłość. I tu będziemy się uczyć poprzez to, że będziemy robić jakieś tam projekty, nie jakieś tam, jakieś fajne projekty i przy okazji poznawać pewne elementy CSS-a. No dobra, pędzę dalej, bo się rozgadałem jak zwykle. Struktura strony www. Dzisiaj się tym zajmujemy. I to poznamy i myślę, że zrozumiemy to całkiem nieźle. No dobrze, strona www jest zbudowana za pomocą, czyli strona HTML-owa, tak? Bo tu strona www to coś więcej niż HTML, ale ta strona HTML-owa, pierwsza ta jakby struktura, zbudowana jest przede wszystkim ze znaczników. Czyli mamy główny znacznik HTML, którym sobie otwieramy całą stronę i HTML znacznik, który zamykamy. Większość znaczników, tagów, możesz spotkać te dwie nazwy, znacznik, tak, mają swoje otwarcie, czyli znacznik otwierający i znacznik zamykający. Są takie znaczniki, które nie mają znacznika zamykającego, albo same się zamykają, albo w ogóle nie potrzebują tego zamknięcia. Nie komplikujmy. To jest proste, będzie proste, zaraz sobie to pokażemy. W ramach tej całej struktury HTML-owej wbijamy tak naprawdę dwie rzeczy. Head, czyli głowę, której użytkownik nie widzi, czyli osoba, która korzysta z przeglądarki, nie widzi. Tu informujemy w headzie przeglądarkę o ważnych elementach strony, jakich zaraz powiemy. No i element body, który jest już tą częścią, gdzie tą widzianą przez użytkownika częścią. Więc sobie projektujemy stronę w headzie najpierw i często to odbywa się na zasadzie kopiuj, wklej, zmień coś tam pod konkretny projekt na przykład. Więc możemy korzystać z takiej defaultowej, podstawowej struktury, którą zaraz pokażemy, którą sobie możesz później pobrać i z niej korzystać. Head.
tego użytkownik nie widzi, o tym już powiedzieliśmy. Określamy tutaj parametry strony i tak zwane meta tagi oraz wczytujemy pliki zewnętrzne. Ok, po raz pierwszy otworzyliśmy plik z kodem w edytorze Brackets, którego też będziemy używać, a na razie sobie otworzyliśmy, ja tu porobiłem różne komentarze, które będę na bieżąco usuwał, a o których będę też opowiadał. Zaczynamy budować stronę internetową o wstawienia takiej informacji jak doctype HTML. Jest to informacja dla przeglądarki. Zawsze znajduje się tutaj w pliku HTML-owym taka informacja. Kiedyś, jeszcze przy poprzedniej specyfikacji HTML-a, zanim była piątka, wpisywaliśmy coś takiego albo podobnego, ale generalnie. I oczywiście nikt się tego nie uczył na pamięć. Być może się znaczy ktoś nauczył, nie mogę być nikt. Ktoś był szalony, się nauczył, ale generalnie to polegało na kopiuj, wklej. Od tego zaczynamy stronę. To jest informacja dla przeglądarki. Masz do czynienia z dokumentem HTML-owym. I to umieszczamy. No dobra, więc ja to, żeby nam nie zaśmiecało, usuwam. Idźmy dalej. Mamy HTML lang.pl. Language oczywiście, czyli język, informujemy przeglądarkę, jakiego języka używamy na stronie. To jest ważne z kilku powodów, między innymi optymalizacyjnych po stronie Google'a. Czasami może spotkać inny zapis, że jeszcze się robi coś takiego, ale to nie jest konieczne. To informuje o tym, że mamy język polski i w kraju Polsce. Tu wystarczy PL, jest to tożsame. Dobra, idziemy dalej, to możemy sobie wykasować. Czyli zaczęliśmy od tego, od tej podstawowej informacji. Widzisz, otworzyliśmy znacznik HTML, tylko dodaliśmy tutaj, bo to co Ci pokazywałem przed chwilą, to mogłoby wyglądać tak, czyli już tutaj zamknięte, ale wygląda tak, że dodajemy atrybut, ponieważ znaczniki HTML-owe mogą mieć różne atrybuty, o nich też powiemy, natomiast tutaj atrybutem jest lang i tutaj określenie PL jest właściwością tego atrybutu językowego. Tu kończymy, jakby to jest ten wstęp, zawsze kopiuj, wklej do swojej strony. No chyba, że robisz ją na przykład na rynek anglojęzyczny i strona jest po angielsku, wtedy używasz innych skrótów. I zaczynamy od heada. Head, czyli ta nasza głowa. Co tutaj określamy? Meta charset UTF-8. Możemy to napisać małymi literami też. Określa nam kodowanie znaków. Co się stanie, jeśli tego nie dodamy? Otóż przeglądarka internetowa może nie wiedzieć, jak poradzić sobie z polskimi znakami. Pokażę Ci. Może to wyglądać w ten sposób. Czyli tu mamy jakiś tekst, który oznacza, nie wiem, czy możesz się doczytać, taka fajna zagadka, może trochę Ci to powiększę. Za 6 miesięcy będę tworzył fajne strony, a dziś stworzę pierwszą. Ok, ja wiem, co tam napisałem, nie wiem, czy Ty odczytasz. Przeglądarka Internet Explorer w tym wypadku nie wie, co to są za znaki, to nie jest jej podstawowej tutaj jakby w kodowaniu znaków, więc my musimy ją poinformować o tym, że kodujemy w UTF-ie i możemy tutaj znacznie więcej wtedy języków, różnych alfabetów używać. To też standard musimy podać. Meta name, viewport. I to jest określenie, które na początku może nam się nie przydać w tych naszych pierwszych lekcjach, ale generalnie jest związane z responsywnością naszej strony i wyświetlaniem jej na urządzeniach mobilnych. Na razie zostawiałbym to domyślnie, bo każda Twoja strona będzie responsywna, bo takie się dzisiaj tworzy, więc to też w strukturze headu może się przydać. No dobra, potem mamy title. I po co nam title? Title to jest coś, co się wyświetla w zakładce przeglądarki, ale też w wyszukiwarce internetowej. Pokażmy, żeby nie być gołosłownym. Ok. Weźmy blok o szyciu, wpisałem tutaj, żeby już pokazać. To, co widzimy na górze, to jest najczęściej title, który jest podany właśnie w headzie. Title może dotyczyć całej strony, jak wchodzimy na przykład na pierwszą stronę. Oczywiście title mogą mieć też podstrony, jak artykuły w blogach i tak dalej, też mają swój title w headzie, umieszczony innym. Więc to jest coś, co warto ze względów optymalizacyjnych dla przeglądarki. Zbliżamy się do połowy czasu, który mam na dzisiaj przeznaczony. Nie może być za długo, bo się zmęczysz. Ja też. Dobra. Meta name, description. Mówiliśmy, wspominałem Ci, że w headerze właśnie umieszczamy znaczniki typu meta, które zawierają inne informacje. Meta name description określa, o czym jest ta strona. Możemy podać tutaj właściwość content, które określamy to, kim będziesz jutro, zależy od tego bleble. I to nie bleble, bo sentencja jest dobra, ale samo w sobie bleble. Teraz możemy powiedzieć, to wyświetli się również
w przeglądarce Google jako ten opis, który widzieliśmy w wynikach wyszukiwania. Ktoś jeszcze może powiedzieć, że jest meta name keywords, czyli słowa kluczowe możemy wymienić. Możemy sobie stosować, tych meta znaczników jest więcej, nie ma co dzisiaj komplikować, one nie są aż tak potrzebne. Ten keyword stracił jakieś większe znaczenie z punktu widzenia pozycjonowania, widoczności strony w przeglądarce. Więc nie komplikuję, już powiedziałem o nim, żeby nikt mi nie zarzucił, że nie zwróciłem uwagę na to. Dalej, mamy możliwość z headera, mamy możliwość z heada pobrać pliki, znaczy zmusić przeglądarkę, naszą przeglądarkę jako użytkownika do pobrania jakichś plików, które będą potrzebne. Bo to jest tak, że my wczytując stronę naszej przeglądarki, to ta przeglądarka dopiero wykonuje pewne rzeczy. Ona pobiera ze wskazanego miejsca grafiki, które są użyte, albo inne pliki, które chcemy. I jakie to mogą być pliki, które umieszczamy w headzie? Tu daję Ci przykładowe. I to jest, znaczy, wszystko zaczyna się od znacznika link. Link, czyli już wiemy, że gdzieś coś będzie odwoływane do jakiegoś źródła. I w tym wypadku ten link kieruje nas do tak zwanego CDN-u, a w tym wypadku to jest akurat CDN z fontami Google'a. Co to jest CDN, zaraz powiem. Znaczy, w tym wypadku odwołujemy się do zewnętrznego źródła, którym jest strona Google'a, na której są udostępniane różnego rodzaju czcionki. Czyli chcemy pobrać specyficzną czcionkę, tak, żeby, bo co się może stać? Jeżeli ja użyję teraz dziwnej czcionki na swojej stronie internetowej, a ty jako użytkownik nie masz jej u siebie zainstalowanej w komputerze, no to system nie będzie wiedział, jakiej czcionki użyć. Znaczy, nie użyję tej czcionki, bo jej nie będzie miał. Więc my możemy powiedzieć, ok, pobierz przeglądarko jeszcze tą czcionkę na komputer użytkownika, i wtedy, jeśli będzie trzeba jej gdzieś użyć na stronie, bo to, że ją pobieramy na razie, to nie oznacza, że my jej używamy. I to tak naprawdę robimy w tym wypadku. Czyli pobierając tą czcionkę, możemy użyć potem na przykład tutaj fontu, który nazywa się Roboto. Bo wiecie, standardowo na komputerze mamy czcionki typu Arial, Times New Roman. Jeśli my określimy taki wygląd czcionki naszej strony, taki wygląd fontu, no to on się pojawi, bo my go mamy. Tak? Ale jeżeli użyjemy czegoś fajniejszego, innych styli, znaczy innych czcionek, innych fontów, to może być problem i lepiej je zaimportować. To zajmuje delikatnie więcej czasu, bo musimy to wgrać, ale tak się robi, to jest przyjęte i to jest zgodne ze standardem. Ok, oprócz tego, że wgrywamy, pobraliśmy sobie tą czcionkę, o, zapomniałem, przepraszam, wywalać, ciach, żeby nam to nie zabierało miejsca i będzie się wtedy wydawało, że ten kod jest jakiś dłuższy, on jest króciutki. Dobra. Oprócz tego możemy, zazwyczaj będzie tak, że będziemy odwoływać się do styli zewnętrznych. My w naszej nauce będziemy się odwoływać zazwyczaj do jednego pliku styli zewnętrznego, który będziemy sobie określać, w którym będziemy sobie wszystko stylować, tego, uczyć się tego CSS-a i stylować całą stronę, czyli nadawać jej wyglądu. Więc my sobie tworzymy, jak się nazywa ten plik, to jest wszystko jedno. Tutaj nazwaliśmy go styles CSS, on może się nazywać zupełnie inaczej, możesz go sobie nazwać wygląd, CSS i tak dalej. Więc to jest niezależne, tutaj określamy po prostu, ten plik po prostu musi istnieć. I za pomocą takiego kodu, takiej linijki kodu importujemy go do nas. Jest coś takiego, że same style możemy umieścić też w headzie bezpośrednio. Czyli mamy tutaj P, określamy jakiś paragraf, ten znacznik akurat na razie nie ma znaczenia, w każdym razie w ogóle to, co jest tutaj, nie ma znaczenia. Możemy to umieścić tutaj na stronie. Tak się nie robi, choćby z tego powodu, że będziemy mieli wiele plików HTML-owych, musielibyśmy kopiować. Robi się jedno odwołanie z wielu plików, czyli zamieszcza się taki link, i tam trzymamy wszystko. Po co mamy kopiować na każdą nową stronę HTML-ową? Wystarczy odwołanie i wszystko sobie robimy. Zobacz, to samo co napisaliśmy tu, tylko bez tych znaczników otwierających, bez tagów style i style zamykających. Robimy to samo tutaj. Nie robimy już w pliku, jeżeli ten plik nazywa się ma kropeczkę i CSS, czyli tak jak u nas nazwa style z CSS, to już nie robimy znacznika style, i nie zamykamy na końcu, ponieważ nasza przeglądarka wie, że jeżeli on ma CSS, to już jest plik CSS. Nie musimy tego robić. I tutaj będziemy się bawić, sobie wszystko stylować. Wróćmy do naszego indeksu. OK.
Tak, i właściwie skończyliśmy cały head.